Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zobaczcie, jaka ja jestem roznegliżowana. Jest tak ciepło. Dzisiaj ma być 30 stopni, jest godzina 7:30 rano i jest po prostu już mega ciepło. Ja zaprowadziłam Julcia do przedszkola, teraz lecę szybko jeszcze do sklepu i wracam do robotki. No dobra, słuchajcie, wróciłam. Robi się piekielnie gorąco. Naprawdę, jak ja o godzinie 7:30 byłam, tak, no to słuchajcie, a jestem bardzo ciepłolubna, ale ma być dzisiaj upalnie 30 stopni. Idę do kuchni, pokażę Wam, co kupiłam. Drobne takie zakupy na dzisiaj. Także już sobie Was stawiam. I tak. Keczup jakby nam się skończył. Na dzisiaj na obiad rybka. Bardzo lubimy te sprosty. Taką pakę dużą kupujemy. I frytki. Do tego mini mozzarella. Fetka. Serek. Serek wiejski z jagodami dla mnie, bo wie. Masło orzechowe. Inka. Inkę dawno nie piliśmy, nie mieliśmy. Jakaś bio z cykorią, zobaczymy. Jogurciki dla dzieci. Takie z piankami, z marshmallow. Ciasteczka. Kinder Joye i jeszcze coś na dzisiaj na ochłodę, tylko już wyjęłam z opakowań, schowałam do zamrażarki, bo by nie wytrzymało. Lody, takie po 4 sztuki pakowane, w te caramel popcorn są bardzo dobre, już w zeszłym roku je kupowałam i pokazywałam. I jeszcze takie ciasteczkowe w białej czekoladzie wzięłam na spróbowanie, także zobaczymy. A teraz robię śniadanie. Moi drodzy, utknęłam na robocie, po prostu przy kompie. No czasem jak się pojawi jakiś beznadziejny problem i człowiek utknie na dłużej przy nim, to jest porażka po prostu. A miałam Wam, nie pamiętam, czy Wam pokazywałam. Czy ja pokazywałam, czy nie? Chyba nie. Sukienkę. Jeżeli tak, to najwyżej to wytnę, ale zobaczcie, dzisiaj taka sukienusia z Zary, ona jest, jest dzisiaj mega, mega wielki upał, więc takie cieniutkie, cieniuteńkie ramionczka bez stanika, dobrze tutaj wszystko trzyma, bo tu jest dopasowany taki ala gorsecik bawełniany, a tu jest taka luźna i zwiewna, no na mnie ona jest przydługawa, bo wiecie, ja to jestem liliput, więc jest na mnie jak długa, ale jest rewelacyjna po prostu. Jest w kolorze brązowym. A tutaj Wam chciałam pokazać, przyszła mi paczka z Zary, którą za chwilę odpakuję i Wam pokażę, co sobie zamówiłam. Może przymierzę, zobaczymy, czy będzie dobra. Halo, Ramonka. Proszę Pani, czy ja mogę otworzyć paczkę? Mogę otworzyć paczkę? Zejdziesz? Czy chcesz się wystroić w moje ciuszki? Halo, proszę Pani. Pani zejdzie. No dziękuję. Otwieramy, udało się. No dobra, słuchajcie, rozpakowałam paczkę i chciałam Wam pokazać, ale już nie będę przymierzać, bo jest tak gorąco, słuchajcie, tak mi się już nie chce przebierać, że Wam tak po prostu pokażę. W pierwszej chwili miałam taki moment zawahania nad jedną rzeczą, ale jednak zostawiam ją, bo mi się bardzo podoba. A Wam powiem, dlaczego ten moment zawahania. Po prostu zamówiłam sobie jedne spodnie i one są takie dość specyficzne, są z wysokim stanem, z gumką, bardzo fajne, z takimi kieszeniami jak ja lubię,
ale są dość takie szerokie, wiecie, ja jestem niska. I o ile same spodnie mi się bardzo podobają, tak się zastanawiałam, czy wiecie, nie będzie to głupawo wyglądało, one będą mnie jeszcze skracać tak naprawdę, no, optycznie. Ale stwierdziłam, że tak się dobrze w nich czuję i tak mi się podobają, że pal licho, czy mi ujmą te 5 centymetrów, czy nie, po prostu je zostawiam, bo są fajne. Także zamówiłam sobie dwie pary spodni, dwie pary jeansów i dwie bluzeczki, także już Wam pokazuję. To są pierwsze spodnie. Tu oczywiście Kicia siedzi, już metki gryzie. One są w takim kolorze beżowym, fajnym. Mają takie kieszenie te skośne. Ja uwielbiam takie kieszenie. I właśnie to jest ta gumka z takim marszczeniem. Bardzo one są fajne. Tutaj mają kieszenie. To są takie, teraz to się mówi spodnie cargo, tak? Za moich czasów, jak ja byłam znacznie młodsza, to się nazywało bojówki. I tutaj one są o takie, ja sobie je podwinęłam, bo super wyglądają podwinięte. I widzicie, one mają szerokie nogawki, troszkę się zwężają u dołu. I ja tutaj jestem po prostu mega szeroka w nich, ale to nie szkodzi. No, ja ogólnie jestem szczupłą i drobną osobą, więc myślę, że mogę sobie na takie szerokie spodnie pozwolić. Poza tym, że jestem niska i mnie skracają, no ale trudno, po prostu dobrze się w nich czuję i mi się bardzo podobają. Więc to są jedne spodnie. A, i one są jeansowe, ale to jest taki bardzo miękki, dość cienki jeans, więc właśnie są takie fajne nawet na lato, na wiosnę, na jesień, na takie cieplejsze dni, nie na upały oczywiście, ale na takie, wiecie, nie za zimne. A drugie spodnie to już są klasyczne jeansy, widzicie, w rozmiarze 38. No, coś mi się tu nie chce wyostrzyć, ale to dlatego, że ja. O, teraz się wyostrzyło. Że ja zawsze zamawiam sobie jeansy o rozmiar większy. Ja wchodzę w 36, nie ma problemu. Natomiast wiecie, ja lubię. No kurczę, Kicia mi się dobija. Jak nie w te, to w te. Chcę wyjść, wejść. Zapraszam. I po prostu ja się swobodniej czuję. W 36 wchodzę, już wam kiedyś mówiłam, ale po prostu ja nie lubię, jak mam ten brzuch, wiecie, opięty, ściśnięty. Ja jestem po cesarkach, także wiecie, ja potrzebuję w tym brzuchu mieć luz. To już nie to samo, wiecie, jak się miało naście lat. Także one są tu z takim przetarciem, proste są, bardzo fajnie się układają, klasyczne takie po prostu jeansy. I do tego zwykła koszuleczka z krótkim rękawkiem w serek. Ja po prostu lubię bardzo takie w serek. Ja się najlepiej czuję. Nie lubię takich pod szyję. Czasem noszę takie, jak mam takie troszkę bardziej wycięte, ale takie bardziej bardzo pod szyję nie lubię. A najlepiej się czuję właśnie w takich w serek. I większość takich mam. A tutaj jest taka prążkowana. Na ramionczkach, ale na takich szerszych, fajnych właśnie. I ona ma, nie ma wserek, ale ma duży taki dekolt, wycięcie, więc tak też może być, byleby nie było pod szyję. Więc taka koszuleczka właśnie na lato, dwie białe. No i to takie moje właśnie zamówienie z Zary. Czekają dwie paczki do wysłania, dlatego że ta, to jest paczka, no ona wyjdzie z opóźnieniem, bo u mnie troszkę komplikacji było, ale to jest paczka dla zwycięzcy w moim konkursie, zwyciężczyni w moim konkursie na Instagramie, bo robiłam jakiś czas temu, w maju, konkurs i obiecałam w nagrodę kosmetyki. I jedna z dziewczyn je wygrała. Ja byłam z nią cały czas w kontakcie. No, przepraszam cię, Basiu, serdecznie za opóźnienie w wysyłce tej paczki, ale rozmawiałyśmy, po prostu było trochę komplikacji u mnie i jej nie nadałam, ale już jest przygotowana do wysyłki. A tutaj zapakowałam te moje kroksy, które wam pokazywałam, co kupiłam dla męża i dla siebie. Dlatego, że robię zwrot tych kroksów, bo jak tak poprzymierzałam je parę razy w domu, to jednak stwierdziłam, że mogłyby być o rozmiar większe. Są takie na styk mocno, troszkę myślę, bardziej komfortowo bym się czuła w większych, więc robię zwrot tych,
A większe sobie właśnie dzisiaj usiądę i zamówię, tylko już nie zamówię różowych, niestety, bo już nie ma rozmiaru tego, który potrzebuję, ale widziałam, że jest dostępny biały, więc sobie zamówię białe. No i tak, słuchajcie, no Kicia tutaj po prostu już szaleje. Bawić się chcesz? Chcesz się bawić? Kici? Kto tak się chce bawić? Kto się chce bawić? Ach ty! Także ja już szykuję się powoli do pójścia pod prysznic po całym tym upalnym dniu. I dzisiaj sobie zrobię właśnie maseczkę jakąś na twarz oczyszczającą, bo wczoraj robiłam peeling kawitacyjny, przedwczoraj. I nakładałam serum takie przeciwtrądzikowe. Troszkę mi się te moje zmiany tutaj podgoiły, jeszcze je widać, ale już się goją. Więc dzisiaj sobie nałożę maseczkę oczyszczającą, a później taką maskę w płachcie. Jakąś super nawilżającą albo odżywczą. No i tak będę kończyła ten dzionek. I zobaczymy, chyba jutro też będę vlogować. Mam taką nadzieję, że będę miała wenę. Taki jest plan przynajmniej. Także ja już się z wami żegnam. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, czy lubicie jakieś takie właśnie zakupy drobne oglądać, jakieś zamówienia z Zary czy z innych sklepów, bo ja lubię bardzo u kogoś to oglądać. Fajnie jest coś podpatrzeć. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaczki. Pa, pa!